Siemanko wszystkim, cześć, z tej strony MadBad. I dzisiaj co robimy? Otwieramy skrzyneczki. Nie w CS-ie, tylko w H1Z1. Więc nie będę owijać bawełnę, tylko widzimy się podczas openingu. No to co, lecimy z pierwszą skrzyneczką Unlock Now. I o, dwa rady żółte obok siebie, żółty. I znowu żółty. No, kurwa. A, niebieski, zajebiście. Przynajmniej niebieski. Zimmer Yellow Racing. Zimmer Yellow Racing Helmet. Dobra, lecimy again. Bierzemy następny kluczek, drugą skrzyneczkę, nie będziemy się obijać. Żółty, o, był żółty. Jest fioletowy, więc wtedy jest dobrze. Dwa fioletowe są. Żółty znowu przeleciał. Kurde. A, myślałem, że będę miał znowu drugi raz z tym samochem, ale mam teraz zielony plecak, blue and orange bypack. No dobra, lecimy z trzecią skrzyneczką. Czy będzie żółty, czy będzie... Ja, o, jest jeden żółty. Kurwa, prawie. Zielony... Gaston Joe's t-shirt wypadł mi, no to lecimy czwartą skrzyneczką. Dwa razy żółte obok siebie, ale teraz musi wypaść mi żółty, musi żółty albo fioletowy. Żółty... O kurwa! Co? Oj, a myślałem. Myślałem, Blue and Orange Bypass. Milimetry. No dobra, to co mi teraz wypadło, poczekajcie, muszę sobie zobaczyć. A więc tak, Zimmer Yellow Racing, z tego co pamiętam. Grace Jones T-shirt. Do tego dwa razy Blue Orange Pack. I z tego co mi się wydaje, to wszystko, co mi wypadło z tych rzeczy. No jeszcze jest jeden skrzyneczek do kupienia, więc za jakiś czas je otworzę. No więc życie. Prawie udało nam się wydropić rare item, czyli taki rzadki item jak w CS-ie, no i no, niedużo brakowało, jak sami widzieliście. Skoro uważacie, że nagrywanie case openingów z H1Z1 jest przydatne i chcielibyście więcej takich openingów, to łapka w górę, suby, komentujcie, no i będzie tego więcej. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!